Cześć, witajcie kochani z tej strony Grid 79. W dzisiejszym odcinku polecimy odszukać tego Belzebuba, jak on miał. Janko? Staśko? Janek, o. Zobaczymy, ile nam czasu na tym zejdzie, jak coś machniemy coś więcej. Tylko na razie szczurki mi tu skutecznie utrudniają jakąkolwiek grę i skupienie się. Baba wodna i dwa utopce. No chodź tu, paskudo. Gleba. Jeśli Janek nie jest zmyślony, na pewno zostawia ze sobą ślady. Esencja wody jest chyba potrzebna. Nie, ten guzik, sorry. Z tego co pamiętam, jest potrzebna do kota, więc... Zapomniałem mikrofon przybliżyć, mam nadzieję, że było słychać. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Przechodził, tylko w która strona szedł. Kurde, albo mi się wydaje, albo po tym update'cie jest większy zoom na postać, jak jesteśmy w trybie tego wiedźmińskiego widzenia. Albo ja po prostu coś w ustawieniach popierdzieliłem. Jest też takie prawdopodobieństwo. Najważniejsze, że to rybie oko da się wyłączyć, bo strasznie nie lubiłem tej nakładki. Dobra, mamy dziurę Janka, ale intryguje mnie, co to jest. Oła! Ładnie, właśnie mi na plecy. O, Sorkiewicz, ale właśnie szczurek mi na plecy wskoczył. Dziwna to ta kapliczka. Właśnie, ja chyba wam wiszę przeczytanie czegoś. Zaraz dobiegniemy do norki i zobaczymy.
Przeczytane, przeczytane. List znaleziony w skrzyni Yennefer. Tego chyba nie czytaliśmy, nie? Miły przyjacielu, cieszy mnie, że znalazłeś skrzynię, o której wspomniałam w poprzednim liście. Ucieszy cię wiadomość, że jej zawartość jest przeznaczona dla ciebie. Pomówiłam z cesarzem o dodatkowych środkach na rzecz twojej misji, dzięki czemu udało mi się zdobyć interesujący ekwipunek z jego osobistej kolekcji. Pancerz z Dolblatana na przykład jest rzadkim przykładem łączenia rzemiosła nilfgaardzkiego z elfim. Wyobraź sobie, że Franceska przyjęła do Emera uzbrojenie dla swoich żołnierzy. Podobno chciał wesprzeć sojusznika na tyłach północnych królestw, ale przez wojnę na miejsce dotarła tylko część transportu. Elfy swoim zwyczajem nie były chyba zachwycone ludzkimi wyrobami i przerobiły zbroję na swoją modłę. Masz zatem niepowtarzalną okazję wystroić się jak osobista straż królowej Dolblatana. W temacie drugiego zestawu cesarz był bardziej enigmatyczny. Wspomniał coś o darach dyplomatycznych z dalekich królestw. Tygrysia zbroja jest jakoby atrybutem zachodniego władcy, czyli w tym wypadku Emyra. Ponoć wykonano ją według starożytnego schematu pewnego kowala, który wykradł tajemnicę rzemiosła tamtejszym bogom. Miecze natomiast, tak, to miecze, choć na moje laickie oko bliżej im do redańskich szabli, miały należeć do tajemniczego bohatera. Człowiek ten zawarł pakt z lisicą, a jej błogosławieństwo umożliwiło mu zabicie potworów nękających tamtejszy lud. Powinno cię zainteresować, że ów bohater najwyraźniej posługiwał się srebrnym i stalowym ostrzem. Myślałem, że Dritz. To tyle, jeśli chodzi o legendy. Cesarz nie raczył podzielić się ze mną bardziej przyziemnymi szczegółami. A szkoda, bo muszę przyznać, że nie mam pojęcia, w jakich krainach wykonuje się tak osobliwe zdobienia. Ofir i Zerikanie należy z pewnością wykluczyć. Ufam, iż docenisz mój wysiłek, miły przyjacielu. Korzystaj z prezentów w sposób, jaki uznasz za stosowny. Niech pomoże ci jak najszybciej odnaleźć naszą zgubę. Twoja przyjaciółka Yennefer. Szczurek, nie wchodzimy na biurko. Dlaczego przyjaciółka? Wyprawa na kraniec świata. Syreny są dalekimi i krewnymi harpi, skrzydlatymi potworami żyjącymi na bezludnych wyspach Skellige i na niedostępnych wybrzeżach zaludnionych wysp. Wedle legendy są one córami mitycznego uskrzydlonego olbrzyma Hrasfelga, który mieszka na końcu świata i łopotem skrzydeł wywołuje wichry. Córy Hrasfelga lubią towarzystwo olbrzymów i często wiją gniazda w pobliżu ich siedlisk. Stworzenia te atakują z powietrza łodzie i statki, drą na strzępy żagle i olinowanie. Czasem porywają z pokładu bydło oraz ludzi. Napadają również na wędrowców podróżujących plażą. Dobrze, no to chyba mamy odhaczone czytanko. Jeszcze zerknę tylko tutaj. Czas by się udać do jakiejś biblioteki to posprzedawać, nie? No dobrze. Ślady prowadzą do jamy. Knock, knock. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Dlaczego?
nerdowo zaczniemy. Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Od niequestowych odpowiedzi, pytań? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. To tutaj mieszkasz. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu? O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Jestem ciekaw, czy on specjalnie mnie prowadzi koło potworów, czy to czysty przypadek. Uważaj! Gdy on tego Igni puścił, to nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć. Moim błędem jest, że nie zaznaczam tu przeciwników, z którymi walczę, no ale też... Trzymaj się blisko. Jakoś swobodniej mi w ten sposób się tłuczę. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Życie się spierdzielę, co? Bueno, udało się. Na farcie, ale się udało. A ten krążący mi się tu średnio podoba. Ciekawe, jaki ma level. To już mnie pykło. Jeszcze ten by się przypałętał. Pokaż, co umiesz. No właśnie. Może chodziło mu o tę butelkę? Ciekawe, czy tak sobie latała dla zasady ta wiwerna, czy tutaj mamy coś ukrytego może?
No chyba nie. Dobra. Przy okazji się kiedyś trafi. I tak będziemy wszystkie znaczniki tu odhaczać, więc... hamuluj chłopie. Co jest dobre, słyszałem, że Wiesiek już nie ginie, jak spadnie z 2 metrów. Coś czuję, że prędzej czy później się o tym przekonam. Trzymaj. Po dobrej flaszce każdy przemówi. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Cwaniaczek. Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak Dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. Wygodnie rozsiądę, mam nadzieję, że a będzie mnie słychać. Jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnach? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu.
skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Zobaczcie, to złośliwa Amanda mnie specjalnie prowadzi przez potwory. Blokowanie za dużo nie daje przeciwko potworom. Mój błąd. O, jakiś chłopak. A kurna, nie umiesz biegać? Zaraz w dupsko kopnę to. W filmie wspominałem, że chyba Nobla powinien dostać ten. W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Kto sprawi, że NPC będą biegać w tym samym tempie co my? Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy, księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty! To ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku! Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę. No, dręczenie przy kupie byłoby straszne. Dla nas obojga. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie?
parszywy stwór, mówią. Nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. No, no, tylko nie marny, co? Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy! Może się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemi wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysta ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto. Podaj kawalerowi sztylet. A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Kurde, mam dylemat, czy... teraz zagrać z baronem w karty, czy później? Chyba, że już grałem. A, jeszcze u Kiry nie byłem. O, lolek. Nie zrobiłem tego? Dobra. To machniemy to. I przy okazji spróbujemy ograć barona w karty. Bo się zaraz okaże, że przegapię i będzie dupa.
Nie wiem, co wziąć. W sumie znakami gram bardzo mało, w alchemią też niezbyt. Mam dylemat jak cholera. Dobra, na razie pójdziemy w... 4 punkty mam dostępne? Fuck. Dlatego nie miałem regeneracji. No i wszystko jasne. Jakiś płotek mi się wbiegło. No bywa. Czekajcie, jeszcze ten znacznik wywalę, bo... Już? Patrzę na Ragdola, w sumie to całkiem fajnie to wygląda.
Nie mogę się doczekać, kiedy lepszy sprzęt sobie kupię, żeby móc naprawdę pograć w to tak, jak Bozia nakazała. Co tu łazi? To. Czy zgubiłeś pokój? Naprawdę? Kurde. Jeszcze wpadłem do jakiegoś bajorka. No wyjdź z niego, chłopie. Obciach robisz mi. Jak była kusza. A jeszcze coś tu jest? Dobra, możesz chyba schować ten kozik. Głupio by było do jakiejś drogi dobiec. Na płotce trochę szybciej dojedziemy niż z buta. O ty kurna czego tu? Nara? Nara powiedziałem, Geralt. Spadamy stąd. Nie no, z pewnością kiedyś odwiedzimy go, ale raczej jeszcze nie teraz. Chodź, koniu. Jeźdź za dupie. I co? Za chwilę przywiozą worki z bombą na mnie. Moreli. Rusz się.
bym musiał sobie ściągnąć tego moda na questy. Nigdy nie modowałem Wiedźmina, zawsze grałem w Vanilkę, ale... Ten pokazujący questy myślę, że byłby niegłupi. Potykać. Sam się potykaj. Byś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Stawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Powiem wam, że pierwszego przeciwnika sobie wybrał konkretnego. Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt! Tylko krew zmazać może. Stawaj do walki! Dość! Litości! Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Oj, chłopie, szczerze mnie wkurzasz. Płotek, gdzie jesteś? Jedź. Szczownice powyłażą. Chyba kilka nowych tekstów dorzucili. O, przy okazji możemy się trochę wyprzedzać. Maść, Jagódka, wróżbita. Nic dla nas. Deszcz. Stuku puku. Co mogę dla ciebie zrobić? Gwinta już chyba graliśmy. To masz na sprzedaż?
goddammit. Na które one są level? Na 11. Czemu nikt nie chce tych strzał kupować? Po prostu chamstwo drobnomieszczaństwo. Niby unikaty, ale za drogie to nie są, nie? Siedemdziesiąt chyba mamy, nie? Te siedemdziesiątki, nie pamiętam już. No, wydaje mi się, że kupowaliśmy. Bywaj. Dobra, może ten kupi od nas książki. Deszcz. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Chcę się pozbyć pokaż trochę śmieci. O, i może jednak coś kupić. W sumie na dziesiąte są przyzwoite, ale nie widzę zbytnio sensu kupować, skoro zaraz zmienimy. Na 11 mamy te tygrysie, nie? Tak został już przeczytany. Siedemdziesiąt i 50 trzeba zerknąć, jakie my mamy. Nie wiem, zgaduję, że skoro coś przeczytałem, to nie muszę już tego nosić przy dupie, nie? W sumie ten srebrny świecznik mogłem na srebro rozłożyć, ale mniejsza o to.
standardowo piwska posprzedajemy, żeby nie było, że się nachlejemy przez przypadek. Gdzieś słyszałem, że jest jakiś mod o gotowaniu. Jestem ciekaw. O, trzeba się kimnąć, żeby petardy odświeżyć. Bywaj. Chyba u Paszczecika na kanale, jeżeli... Pamiętacie mnie? Się nie mylę. Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie to w podzięce. Miło z twojej strony. Dziękuję. Nawet bogowie płaczą nad naszym losem. Och. Musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Naprawdę? Właśnie chciałbym zobaczyć... Wojskowa skórzana kurtka? Kuźwa, gdzie ja mam wiedźmińską zbroję? Znaczy się... tą wilczą. Jeszcze nie miałem. Brzmi. No to może jeszcze po prostu wilczego nie miałem, no okej. Okay. Pójdziemy do barona. Chciałbym jeszcze zerknąć. Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Czy byliśmy... tutaj, czy w ogóle możemy tu wejść? Wiedźminie, pozwól na moment. O, co się właśnie wydarzyło? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Najpierw bym chciał sprawdzić to. Nowy znacznik, czyli raczej nas tu nie było. Kota nie mam, bo po co?
zaraz się gdzieś spierdzielę. Może by jak chociaż pochodnia jakaś, co? No mam. Dobra, teraz jeszcze. Nurkujemy. Muszę jak najszybciej tego kota ogarnąć, bo... Nic tu nie widzę. No już, przestań, właśnie. Chyba podnieśliśmy wszystko, co było do podniesienia. Ewentualnie może gdzieś tam pod wodą jest, ale to... Sprawdzimy może później. Najpierw chciałbym ogarnąć tą sprawę z baronem, bo pierwszy raz chyba trafiłem. O, chyba nie ogarnę. No dobra, to idziemy pływać. Pierwszy raz chyba trafiłem, że męci w ogrodzie. Co jest, nie da się? W wodzie znaku raczej nie użyję. A nie mówcie, że wlazłem i teraz nie będę mógł wyjść. Myślałem, że skaszaniłem sprawę, nie? No, użyj! Dziękuję.
Możesz już schować to. Ty krwawy, coś taki smutny. List miłosny. Najdroższy, odetchnęłam z ulgą po twoim ostatnim liście. Cieszę się, że rana ładnie się goi. Wiem, że cię złości, że najbliższe tygodnie spędzisz w lazarecie, ale jestem szczęśliwa, że nie będziesz się narażał na polu bitwy. Tamara rośnie jak na drożdżach. Jak się czegoś przytrzyma, to już nawet potrafi stanąć, chociaż jeszcze chwieje się na nóżkach. Trzeba jej ciągle pilnować, bo co chwilę wspina się do stołu i łapie, co jej wpadnie w ręce. Ostatnio prawie wylała na siebie gorącą zupę. Chyba przyjmę do pomocy tę dziewczynę od młynarza, bo się boję, że któregoś dnia nie upilnuję Tamary. Szczególnie teraz, kiedy ciebie nie ma i muszę doglądać całego gospodarstwa. Kochany Filipie, z utęsknieniem czekam twojego powrotu i co dzień proszę Melitele o zdrowie dla ciebie i naszej córeczki. Mam nadzieję, że ta okropna wojna szybko się skończy. Kocham cię, twoja na zawsze, Anna. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Cholera. Wolałbym zagrać w karty. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Kurde, mam nadzieję, że nie jest za późno na rozgrywkę w Gwinciora. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Widziałem, rozmawialiśmy chwilę. Pozwoliła ci przekazać, że nic jej nie jest. Kiedy wraca do domu? I że nie wróci do ciebie. Jak to? Nie wróci? Ale ja tu wszystko dla niej przygotowałem. Pokój czeka, posłałem po nowe trzewiki do Toussaint. Jak to nie wróci? Im szybciej się z tym pogodzisz, tym lepiej. Spójrz prawdzie w oczy. Nie byłeś najlepszym ojcem. Prawda. Nie byłem. Ale zmieniłbym się, gdyby tylko wróciła. Gdyby obie wróciły. Może jeszcze nie wszystko stracone. Mówisz, że jest w Oxenfurcie. Może jeszcze nie wyjechała. Może zgodzi się mnie wysłuchać. Spróbuj, ale na twoim miejscu nie robiłbym sobie nadziei. Spróbuję. Muszę. Bez niej, Janeczki, moje życie nie ma sensu. Nie mam nic do stracenia. A właśnie, co z moją Aneczką? Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę.
Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Karmoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Nie jestem wiedźminką, po prostu się tam wychowałam. Mieczem władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co ci tak mina zrzedła? Tchórzysz przed babą? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. No to zobaczymy, jak to się ściga po update'cie. W poprzedniej części narzekałem, że może być z tym kiepsko, bo z małym opóźnieniem reaguje, ale... Ale zaraz się okaże. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej! Nie przynieś nam wstydu! Twój miecz zaraz będzie mój! Niedoczekanie! Szybciej! Pokaż je! Dajesz, dajesz! Szybciej, dziewczyno! Nie chcę zapeszać, nie jest najgorzej. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę.
Bywaj. No słucham, z czym przychodzisz? Grywasz może w gwinta? Grywam. A co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, z nim to będzie ciężko. Siadaj. Zwłaszcza, powiedzmy, że nie mam jakichś tam specjalnie wygrasz, mocnych kart. Dostaniesz jeden z moich unikatów. To grajmy. Cholera, mam dużo. Piechurów. Dobra. Nie chcę wymieniać. No dobrze, on zaczyna od łuczników. Nie jest źle. A mnie po świńsku załatwił. Cholera. O, fajnie. W sumie na nią liczyłem. Dobrze, bo jeżeli stawia balisty, to raczej nie rzuci wagna. To jest mi dość mocno na rękę. Manekin tak trochę okandy dupy w tej rundzie, ale lepszy ryc niż nic.
No naprawdę? No to było banalnie proste. Myślałem, że się będę musiał bardziej napocić. Wygrałeś. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Velen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary jasnowidz, który mieszkał na wschodzie, niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle, co stara kobyła, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. Dobrze, kochani. Przebiliśmy godzinkę. Odhaczyliśmy Janka. Dokończyliśmy pokój z Ciri. Także ciąg dalszy w następnym odcinku. Się wybierzemy do drzewa. I tu mam zawsze moralny dylemat, czy wykończyć tego ducha drzewa, czy go uwolnić. No, się chyba z tym prześpię i zdecyduję wtedy. W każdym razie dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.